25 września w Urzędzie Stanu Cywilnego zostały wręczone medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Sześć par z Ostrołęki świętowało swoje złote gody. Jesteście Państwo żywym świadectwem tego, że największe wartości jednak trwają. Drodzy Państwo, ja chciałem tylko króciutko przede wszystkim pogratulować i podziękować za świadectwo Waszego życia. No to tak jak pewnie w życiu każdego człowieka są i radości, i smutki, ale trwanie w miłości, trwanie we wspólnym życiu jest tą wartością, którą dzisiaj wszyscy podziwiamy i której Wam tak naprawdę rodzinnie niektórzy, a inni przyjacielsko zazdroszczą. Podkreślam, czas i świat jest taki, że wiele spraw przemija, wiele się kończy, wiele spraw ludzie uznają za chwilowe tylko wartości, za jakąś modę, za takie tendencje, trendy, jak mówią niektórzy. Wasze życie i świadectwo, podkreślam, bycia razem na dobre i na złe jest taką wartością, której wszyscy możemy się uczyć. Dlatego naprawdę z wielkim szacunkiem cieszę się z Waszej obecności i życzę wielu jeszcze lat bycia razem, wspierania się nawzajem i tego świadectwa miłości w byciu razem, które już Państwo przez tyle lat nam wszystkim dajecie. Medale z rąk prezydenta miasta Janusza Kotowskiego otrzymali Jadwiga i Henryk Brzozowscy, Halina i Kazimierz Gumowscy, Irena i Edmund Marzewscy, Genowefa i Edmund Skowrońscy, Eugenia i Bronisław Tofel oraz Halina i Aleksander Woźniak. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nasze małżeństwo, to znaczy nasza znajomość przedmałżeńska trwała tylko 18 godzin. Dokładnie od niedzieli do wtorku. W sumie przypadkowa znajomość w pociągu. Miłość od pierwszego wejrzenia. Nie wiem, czy to była miłość, czy rozsądek. Byliśmy już poważnymi ludźmi, także takie fatum miałam, albo jakoś jaźń, że prawdopodobnie muszę wyjść za mąż za mundurowego. Czy to koleja, czy to kominiarz, czy to żołnierz zawodowy. W każdym razie mundur mnie bardzo imponował i rzeczywiście wybrałam sobie taką osobę, takiego chłopca, który był w mundurze. Partia, no, chyba najlepsza. Wtedy ja jeszcze już byłam młoda nauczycielką, byłam już po maturze, a matura w 59 roku to była coś wyjątkowego, bo wtedy powszechny analfabetyzm i powszechna niewiedza i braki kadrowe nauczycieli. Wobec tego tak się złożyło, że chciałam i zmienić miejsce pracy, bo pracowałam na wsi, jak to młoda nauczycielka, a potem zwiedziłam Warmię, bo natychmiast pojechaliśmy po ślubie do męża, tam w Raniewie, mąż był w jednostce wojskowej. No, początkowo było trudno, ale młodzi ludzie sobie poradzili doskonale. Wszystkim parom szczerze gratulujemy i życzymy szczęścia na kolejne wspólnie spędzone lata.